Otwórzcie oczy i wpuśćcie świat. Zapraszam was w podróż do drugiego pomózgu, najbardziej złożonego narządu w waszym organizmie. Tylko skupcie się. Wszystko wydarzy się w mgnieniu oka. Pierwsze zadanie. Trzeba dostać się do środka. Podążajmy za tą drobinką kurzu. Szybuje w powietrzu i osiada na rogówce. To zewnętrzna warstwa osłaniająca oko. Możecie poczuć jej kształt. Zamknijcie powieki i połóżcie na nich palce wskazujące. Tylko najpierw umyjcie ręce. Poruszajcie oczami na boki. Czujecie wybrzuszenie? To właśnie to. Nie ma tu naczyń krwionośnych. Rogówka otrzymuje tlen prosto z powietrza, więc w zasadzie oczy oddychają. Jest jednak bardzo unerwiona. Potrafi wyczuć ciało obce, a wtedy uruchamia najszybsze mięśnie w waszym organizmie i mrugacie, pozbywając się tej drobinki kurzu. Spróbujmy jeszcze raz. Jedynym sposobem, by dostać się do środka, jest podróż ze światłem. Tak właśnie działa wzrok i z tego powodu nie widzicie po ciemku. Wiadomo, ale w jaki sposób dostrzegamy obiekty, które nie emitują światła? Światło dociera do nich ze źródła. Może to być żarówka albo słońce. Część promieni zostaje pochłonięta, a pozostałe odbijają się i trafiają do oczu. To długa droga, ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie jest tu zdecydowanie za ciemno. Niech ktoś włączy lampę. O, już lepiej. Podróżujemy teraz z prędkością światła i przeciskamy się przez rogówkę. Ma kształt kopuły, żeby światło mogło się lepiej skupić w miejscu, do którego zmierza dalej, czyli w soczewce. Zanim jednak tam trafimy, mijamy źrenicę. To wcale nie jest czarne kółko w gałce ocznej. To otwór, a jest czarny, ponieważ w środku oka nie ma światła. Efekt czerwonych oczu na zdjęciach z lampą błyskową powstaje, kiedy światło z aparatu przechodzi przez gałkę oczną i odbija się od jej tylnej ścianki. Znajduje się tam mnóstwo naczyń krwionośnych i dlatego źrenice świecą się na czerwono. Tylko że ta źrenica jest zbyt mała. Ledwo można się przez nią przecisnąć. Ojej, za jasno. Maleńkie mięśnie w tęczówce, czyli w tej kolorowej części oka, którą znają i zachwycają się wszyscy, rozluźniły się, żeby zmniejszyć źrenicę, a przez to do środka dostaje się mniej światła, żeby ochronić oczy przed jego nadmiarem. Przygaśmy nieco światło, a mięśnie tęczówki się skurczą. Źrenica się rozszerza, ponieważ oko domaga się większej ilości światła. Proszę bardzo. Przechodzimy i natrafiamy na soczewkę rozmiarów aspiryny. Podobnie jak uszy i nos, soczewka też rośnie przez całe życie i tak jak w aparacie fotograficznym jeszcze bardziej skupia światło. Dzięki temu uderza dokładnie w tę część siatkówki, czyli tylnej części oka, w którą powinno. Wygląda na to, że nasz człowiek jest krótkowzroczny, obiekty w oddali są dla niego rozmazane. Popatrzcie, w którym miejscu jego soczewka skupia światło. Ten punkt nie znajduje się na siatkówce, ale przed nią. Dzieje się tak, kiedy oko jest troszkę za długie. Jeśli jesteście dalekowidzami i obraz rozmazuje się im bliżej oczu, ognisko znajduje się za okiem, ponieważ gałka oczna jest za krótka. Nie martwcie się jednak, to nic poważnego. Wystarczy nosić okulary. O, proszę, jest tu więcej miejsca niż myślałem. Echo, echo, echo. Cóż, to dlatego, że kiedy patrzymy w lustro, dostrzegamy zaledwie 1/6 oka. Reszta jest ukryta w głowie. Gałki oczne mają rozmiar mniej więcej piłeczek do ping-ponga, a ten na pozór mały narząd jest złożony z ponad 2 milionów części. Wow, chwila, moment. Wszystko przesuwa się na prawo, a teraz na lewo. Wygląda na to, że nasz człowiek czegoś szuka. Oczy poruszają się za sprawą 6 mięśni, które utrzymują je w oczodołach. Niektóre z nich się kurczą i zmieniają kierunek patrzenia. W górę, w dół, w lewo, w prawo i dookoła. Okej, wszystko się już uspokoiło, więc dalej podążajmy za światłem. Załóżmy, że patrzycie na duże, soczyste jabłko leżące na niebieskim stole. Nad stołem wisi żółto świecąca żarówka. Gdybyście mogli zobaczyć ten obraz wewnątrz oka, okazałoby się, że jest odwrócony do góry nogami. Wszystko dlatego, że soczewka załamała wiązkę światła. Nie widzicie jednak tego obrazu na siatkówce, ponieważ oko to nie rzutnik. Po prostu światło uderza w tkankę na tylnej ściance gałki ocznej. Znajdują się tam nerwy i specjalne receptory. Przekształcają one światło docierające do oczu w impulsy nerwowe. Impulsy wędrują do mózgu, a on je rozkodowuje i przekłada na obraz.
ruszamy dalej. Oto nasze receptory. Są to czopki albo pręciki. Za sprawą czopków nasze niesamowite oczy potrafią rozróżnić nawet 7 milionów kolorów. Co ciekawe, czopki występują w zaledwie 3 rodzajach – czerwonym, zielonym i niebieskim. Dzięki ich połączonej pracy jesteście w stanie zobaczyć takie kolory jak fuksja, seledyn czy turkus. Nie dotyczy to daltonistów. W ich przypadku może brakować niektórych rodzajów czopków, bądź też nie działają one prawidłowo. Dlatego takie osoby nie rozróżniają niektórych barw lub nie widzą przedmiotów w ich faktycznym kolorze. Na przykład jeśli czopki reagujące na zielone źle funkcjonują, daltonista będzie widział zieleń i żółć jako odcienie czerwieni i brązu. W oku mamy także pręciki. Odbierają one czerń, biel i ponad 500 odcieni szarości. Jest ich też więcej niż czopków, a ich głównym zadaniem jest kontrolowanie widzenia peryferyjnego. Tak, wszystko poza bezpośrednim polem widzenia wygląda jak obraz ze starego czarno-białego telewizora. Pręciki pomagają także widzieć w słabym oświetleniu. Fotoreceptory w oczach są tak wrażliwe, że mogą nawet wyświetlać obraz, którego tam nie ma. Czy zdarzyło się wam popatrzeć na jasne światło lampy, a później zamknąć oczy albo zgasić lampę i nadal dostrzegaliście kształt żarówki przed oczami? To wszystko dzięki pręcikom, które dalej wysyłają informacje wizualne do mózgu. Pręciki i czopki są połączone z neuronami, żeby informacje mogły trafić do nerwu wzrokowego. To w tym miejscu do gałki ocznej wchodzą i wychodzą naczynia krwionośne i główna ścieżka wiodąca do mózgu. To tu znajdziemy też plamkę ślepą. Nie ma w niej żadnych pręcików i czapków. Możecie ją też przetestować. Weźcie kartkę papieru i długopis. Narysujcie kropkę po lewej, a znak plusa po prawej stronie. Oddalone są od siebie na mniej więcej szerokość dłoni. Teraz złapcie kartkę przed sobą, zamknijcie prawe oko i popatrzcie na znak plusa. Kropka zniknie, ponieważ trafi w plamkę ślepą. Jeśli tak się nie stanie, zbliżcie lub oddalcie kartkę, aż przestanie być widoczna. Zróbcie to samo z lewym okiem i patrzcie na kropkę prawym. Znak plusa zniknie, kiedy trafi na plamkę ślepą. Normalnie tego nie zauważacie, bo mózg wypełnia brakujące informacje. A więc podróżujemy sobie nerwem wzrokowym do dekodera wiadomości, czyli do mózgu. Ała, poraził mnie prąd. No właśnie, znajdujemy się teraz w układzie nerwowym, więc przemieszczamy się z impulsami elektrycznymi. Nerw wzrokowy prowadzi nas do kory wzrokowej mózgu. To tu ten obrócony do góry nogami obraz jest tłumaczony na coś, co rozumiemy. Przed wami niebieski stół, a na nim jabłko. Z góry świeci żółte światło. A mózg orientuje się, co jest w górze, a co na dole, dzięki uszom, a dokładniej za sprawą narządu równowagi, który znajduje się głównie w uchu. W każdym razie to właśnie w mózgu brakujące elementy układanki, jak te z plamki ślepej, zostają uzupełnione informacjami z ogromnych archiwalnych zbiorów danych. Kropka po lewej znajduje się w plamce ślepej, więc wypełnię brakujący obraz i sprawię, że będzie wyglądał tak, jakby nic się tam nie zmieniło. Nasza podróż nie zaczęła się jednak, kiedy trafiliśmy do oka wraz ze światłem. Wszystko ma swój początek w momencie, kiedy światło ze źródła odbiło się od obiektu i trafiło do oka. Dlaczego widzimy różne kolory? Ponieważ światło widzialne przemieszcza się z różną długością fal. Czerwone jabłko na stole pochłania inne kolory i odbija falę czerwonego światła. Stół odbija niebieskie i tak dalej. Czarne przedmioty pochłaniają całe światło, a białe w większości je odbijają. Te odbite fale uderzają w czopki i pręciki, które są na nie wrażliwe, a wtedy wasz świat maluje się na różne kolory. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.